Witam w kolejnym filmie. Tym razem zajmiemy się edycją listy kanałów w telewizorach Samsung. Aby edytować taką listę, niezbędny będzie komputer oraz pendrive. Zaczynamy od wyszukania kanałów. W tym celu wchodzimy w ustawienia. Następnie nadawanie. Ustawienia automatycznego strojenia. Automatyczne strojenie. Uruchom. I tutaj wybieramy satelitarne. Klikamy skanuj. Teraz telewizor wyszukuje wszystkie dostępne na satelicie kanały. Wcześniej mogliście zauważyć, że były do wyboru już listy kanałów pod NK oraz Polsat. Jednak my będziemy edytować całą listę, dlatego musimy wyszukać wszystkie dostępne kanały na satelicie. To zajmuje dłuższą chwilkę. No i gotowe, mamy 1700 kanałów. Możemy zamknąć. Teraz jak widzicie, mamy tutaj listę wszystkich kanałów. Oczywiście większość nie działa. Kolejnym etapem, który musimy zrobić, jest podpięcie pendrive'a do komputera oraz jego sformatowanie. W tym celu klikamy mój komputer. Dysk USB, prawym klawiszem myszy, zakładka formatuj. I ważny jest system plików NTFS lub FAT32. Klikamy rozpocznij. Pendrive zostanie sformatowany. Co do pojemności pendrive'a, nie ma to większego znaczenia. Może być 32 giga, może być mniejszy. Tak sformatowany pendrive podłączamy do telewizora. I teraz wcześniej wyszukaną listę musimy zgrać na pendrive. W tym celu znowu wchodzimy w ustawienia, w nadawanie. Ustawienia eksperckie. I transfer listy kanałów. Należy podać kod PIN telewizora. Ustawialiście go podczas pierwszej konfiguracji telewizora, zaraz po zakupie. I klikamy eksportuj do urządzenia USB. Plik został skopiowany. Możemy pendrive odłączyć od telewizora i podłączyć do komputera. Teraz ponownie klikamy mój komputer, dysk USB i przekopiowujemy sobie nasz zgrany plik gdzieś na pulpit. Teraz należy wyszukać program do edycji kanałów. Ja używam programu Transsort. Bardzo fajny program, często aktualizowany, także powinien działać z wszystkimi telewizorami. Oczywiście jeśli chodzi o Samsungi, nie wiem jak tam z innymi. Także klikamy pierwszy link. Następnie download. No i pobieramy najnowszą wersję. Plik Transsort z rozszerzeniem zip. Plik jest pakowany, więc wcześniej zainstalujcie sobie WinRara lub WinZipa. Otwieramy. I przenosimy folder gdzieś na pulpit. Program nie wymaga instalowania, on już jest gotowy.
Teraz musimy sobie wyszukać parametry techniczne kanałów naszego operatora. Będzie to lista z wszystkimi kanałami, jakie ten operator ma w ofercie. Będziemy później wybierać sobie spośród tych kanałów te, które mamy w swoim pakiecie. Tak, żeby nie było żadnych niepotrzebnych pozycji na naszej liście. Tak jak widzicie, mamy listę kanałów Smart HD. Po lewej stronie jest częstotliwość transportera, z którego to jest nadawane, a po prawej mamy, jakie kanały na danym transporterze się znajdują, z których możemy korzystać. Oczywiście, jak macie na przykład Polsat, to też bez problemu taką listę znajdziecie. Na satelicie Hotbird też są kanały bezpłatne, do których nie musicie mieć żadnej wykupionej, żadnej oferty. I takie kanały też możecie dorzucić do swojej listy. Także wystarczy wpisać kanały FTA, Hotbird i tutaj wyskoczy cała lista. Dobra, skoro znamy już parametry techniczne naszych kanałów, możemy uruchomić nasz program. Ikonka Transport. I w programie otwieramy sobie nasz plik, który wyciągliśmy z telewizora. I klikamy File, Open. No i wskazujemy nasz plik. Klikamy Create New List. I teraz tak. Po prawej stronie mamy wszystkie kanały, które wyszukał nasz telewizor. Natomiast po lewej będzie nasza nowa lista. I teraz według częstotliwości transportera lub nazwy kanału możemy wyszukiwać sobie po prawej stronie interesujące nas pozycje. Także na transporterze 10719 mamy kanały TVP Info oraz TVP3. I teraz w programie możemy wyszukać, tak jak wcześniej mówiłem, po nazwie kanału. Więc spróbujemy. Jest TVP Info, znalazło jedną pozycję. Teraz wystarczy dwukrotnie kliknąć na tą nazwę kanału i zostanie on dodany do naszej nowej listy. Teraz spróbujemy wyszukać po częstotliwości, czyli 10719 wpisujemy w tym miejscu. No i wyskoczyły wszystkie możliwe kanały na tym transporterze. Dodajemy oczywiście te, do których mamy uprawnienia. Jeśli dodacie kanał, do którego nie macie wykupionej subskrypcji, to po prostu nie będzie działał. W podobny sposób wyszukujemy całą resztę kanałów. Gdy już mamy gotową naszą listę kanałów,
to możemy je posortować, tak, żeby była jakaś kolejność, tak jak nas interesuje. W tym celu wystarczy nacisnąć na te strzałeczki, przytrzymać i przesunąć pozycję wyżej według własnego uznania. Gotową listę nagrywamy, klikając Save. Program pyta nas, co ma zrobić z pozostałymi kanałami, które nie zostały posortowane, czy dopisać je do końca nowej listy, czy też usunąć. Ja usuwam. I gotowy plik z powrotem przegrywamy na pendrive, a następnie do telewizora. Także teraz możemy odłączyć pendrive od komputera, podłączyć do telewizora i wgrać gotową listę już bezpośrednio do telewizora. Więc w tym celu wchodzimy w ustawienia, nadawanie, ustawienia eksperckie, transfer listy kanałów, podajemy kod PIN. Importy z urządzenia USB. Klikamy OK. Nasza nowa lista zostaje wgrana. Także ta lista jeszcze wymaga sprawdzenia, czy wszystko działa, czy jest OK. No i w tym filmie to było na tyle. Zapraszam do subskrybowania, lajkowania. Dzięki za uwagę. Cześć.